dobry. Uspokój się. Dzień dobry wszystkim, witam kolegów hodowców. Dzisiaj jest piątek. Rano sprawdziłem o 10:00, jechałem tu na działkę. Także ten konkurs zakończę. I bodajże wygrał go, zaraz zobaczę, 247. Prawdopodobnie będzie młoda samiczka, wiadomo, z tego roku. Także proszę się odzywać, kontakt, najlepiej na telefon zadzwonić, jakiś adres, tam nie wiem, do miesiąca, do tygodnia, do dwóch tygodni wyślę, wiadomo, każdy wie, że te gołębie, jak się mówi, pracuje, tak nie mam czasu ich wysyłać, ale jak się mówi, tam do tygodnia, do dwóch, do miesiąca, tam na pewno dośle. Także teraz mamy 247, żeby tu każdy zrozumiał, gołąbek wygrał, 10 było 217 komentarzy. 217 komentarzy, także 10 godzina, dzisiaj piątek, 9 dzień. I co więcej, tu mamy takie krople żołądkowe. Ja daję teraz w miarę dużo, bo wiadomo, ciepło mnie tu nie ma, raz dziennie karmi, nie uciekać nie będzie. Zawsze jak się nakarmię na sucho, bo ja zazwyczaj wodę wylewam. Wiadomo, u młodych nieraz od razu zmienią, ale u lutowych zawsze wodę wylewam, nakarmię na sucho i pójdzie karmię tam prawie do oporu, bo raz dziennie, ale u mnie są zasady, że 70% karmi. Ja to mówię, lutowe, a reszta takie, ja mówię, albo letka, albo odpady, albo jęcie, albo owoc. U mnie są takie zasady, wiadomo, tam dwa dni daję więcej już słonecznika, wiadomo, do 300 km, jak mówiłem, po 10, ponad 300 km i 20, a gdyby na 500, to może 30%. Dzień wcześniej przed składaniem, a tak dodaję dzień wcześniej, na przykład w środę, to u was w czwartek, jest piątek, na przykład 10% daję słonecznika, w dniu polocie daję 10% konopi, ale nieważne, konopie czemu daję, bo żeby adenę nie mieli. I u mnie zazwyczaj młode nie mają. Dzisiaj może pierwszy raz ich wypuszczę, jak nie, to dzisiaj już się tam trochę boję, bo ich nie wejdą. Może jutro w polocie wypuszczę. Jeszcze młode moje nie byli na dachu. Co wam powiem? Kto ogląda moje filmy, to wam pokażę, jak się mówi tam. Na razie tam nie ma to chwalić, bo muszę się wylęgnąć. Kupiłem w Niemczech od jajka od czwartego asa. Później miałem okazję, tydzień temu byłem tam w drodze. Zajechałem spontanicznie i kupiłem brata późnego z tamtego roku, 22 rok. Brata, jak to mówią, do dziadka moje 100%, nie dziadek mówi, on 1000%. To się mówi tam, no, się mówi tam, może czary Marek jest tam, tu by chciał fajne pieniądze wziąć, to wiadomo, kota w ogóle sprzeda. A tu Niemiec mówi, nie, nie 100%, 1000%. Brat, wiadomo, tamten jest niebieski, ten oryginalny. Jak to mówią, czwarty as Niemiec to jakiś taki, widzicie, jakiś inny, ja mówię do dziadka, coś nie tak, a mówię, matka była, no nieważne. I nie dość, że tego wziąłem od dziadka brata, od oryginała z tamtego roku, to jeszcze się okazało, że jeszcze jajka się tak, że miałem nie podłączyć, jeszcze jajko, nie, że tak bym miał cztery jajka, ale na razie jajka się może wylemnąć. Gołąbek, brat, żeby tam nie przekleścił, mi się daje się pracę z tamtego roku. Oto. Gołąbek nie za duży. Będzie parowany na samiczkę. Wernera Gokla, w sumie tamtym roku miał pierwszy konkurs. I ona tam, jak się mówi, jest, z tego co orientuje się, to XP mam samiczkę 302.
Ta samiczka u mnie była, jak się mówi, w paddleboardzie, to jest najlepsza, bo nikt nie ma takiego gołębia z 6 koron krosami. Ona ma u mnie 6 konkursów. A czemu ma 6? My mieliśmy 5 tygodni. Ja włożyłem na ten taki mam dodatkowy 370, ona przyszła bodajże u mnie druga. A w paddleboardzie już tam mało kto wkładał, to a tam do roku byli ciężkie loty, się nie chwaląc. W czwartym locie ja byłem, także tam mogę pokazać, pokazywałem, jak się mówi, mistrz. Po czwartym locie, a piąty był, to później spadłem na trzecie miejsce. Ale bynajmniej z tej rodziny mam samiczkę taką, ona najlepsza w całym paddleboardzie. Numer 300. W tym roku fajnie leci, leciała, zawiodła. No, teraz mam te loty wymagujące pod wiatr. To będzie parowana na tego samca. Także nie bójcie. Taka para. Zobaczymy, co wyjdzie. Jak ja się wylęgnę, na razie nie ma co chwalić, jak się wylęgnę, to po nim pokażemy młode. Dziadek nie dożywał jajka, dziadek konkretny, to jeszcze dał obrączkę do tego, wiadomo, muszę się najpierw wylęgnąć. Tak, żeby miał po czwartej masie i po bracie Asa, nie po bracie, nie wiem, dziadek mi tam papiery mówił, grobie. U mnie papiery tak nie grają roli, gołębie grają, gołębie, bo gołębie lecą. Pierwszy wszystko ładnie to wygląda. Nie będzie tam falą, ale kopie sojusz. Także gołębie muszą się sprawdzić. Także tu samicy 242 20 roku. Do młodego było 5 razy w koszu, 5 konkursy. Także widać, czy nie? 242. Zobaczymy, co to wyjdzie. Dalej spuszczę. Myślę, że jeszcze jedno parę gdzieś się wychowam, a najlepiej dwie. Zaraz jajka zniosło. By było na tyle, także ten 200 bodajże. 247 240 prawdopodobnie samiczka, proszę się kontaktować, trafi do kogoś. I tak jak kiedyś wspominałem, najlepiej jak można, to kto wygrał, to napisać, jak długo mój kanał ogląda albo skąd pochodzi. W sumie niekoniecznie to nikogo nie namawiam, wiadomo, ja się staram trochę być szczery, nieraz może do bólu, ale ja widzę, jak jest ktoś szczery do bólu, to widzę, że osoby, że tak jak jest zawisne, ale z tej hodowli nie powinno być zawisne, tak jak ja mówię, tak i teraz o ciepło, dobrze się przypomniało, na przykład poniedziałek, środa, czy tam poniedziałek, czwartek, krople rządkowe, 1 ml, czy tam 1 cm, wiadomo, żeby każdy zrozumiał, będą 5 ml na 5 litry wody, to plus minus, tam no nie chcę zgadać, bo tam zaraz brać za język, czy tak, żeby było. 30 kropli, czyli wchodzi na ten 1 cm, czy na 1 ml, żeby każdy zrozumiał. A nie to, jak się mówi, płaska łyżeczka od herbaty na 6 litrów wody, plus minus, też jest 5-6 ml. To tam jeden kiedyś dało ileś tam, jedna łyżeczka na liter, to mu nie cierpi. No, no na pewno nie będzie pili. Tak samo jakbyśmy my, nie wiem, jakiś soku pół na pół z wody wypili. Lepiej mniej, a częściej, moim zdaniem. I teraz wydali, nie wiem skąd ten pan jest, ale pan jest bodajże tam z moich gdzieś stron. Wiadomo, ja Łomżę, on tam gdzieś w prawo na Lublin czy na Białystok gdzieś tam się miatycze. On, jak się mówi, trochę moich tych poradów słuchał, czy tam poradów, no, słucha moich filmów, mówi. I tam się nie chwaląc, on daje zwykłej karmy, tam podstawowej czy lotowej 50-60%, a je, resztę je wali jęczmień. A czemu jęczmień? Te gołębie wycisza. Letkie są, trenuje dobrze, moi gołębie mu latają po 40 minut bez przerwy i pójdę, mówi, wiadomo, aż mówi, za dużo mu odchodzą. Jedź jest dobry, oni tak dacie grochów, jak ja słyszę, 100% albo jeszcze lepiej,
grochów, czy knopi, czy tego, no, czym mocniejsza karma, do miesiąca ja rozumiem, tak, ale teraz jak upały, powieście mi, wiadomo, później loty, każdy to musi zrozumieć, każdy musi się dostosować, tam lepsza karma, czy tam, tam, ale tam, no nie teraz bynajmniej, bo taki ten pan robi, bardzo dobrze robi, z nimi rozmawiałem, nawet mój kolega był u niego, bo jechał do Polski, ile tygodni temu, nawet zawiózł ode mnie gołąbka tam jednego, no nieważne tam. I no ten kolega tak samo tam lotuje gdzieś tam, ja nawet niedaleko mieszkają, ale mówi, że takich głębi jeszcze nie widział, takich witalnych i takich zdrowych, no. Ja powiem, no ja się nie wypuszczam, bo u mnie tam będę wypuszczane za miesiąc, tak, że, no się mówi. Ja się staram gołębie przynosić to do mojego rozpodu lepsze jak mało, wiadomo, bo a tych wybitnych to możemy nosić, nawnosić. Wybitnych i tak nie będzie, widzimy zawsze jakieś procenta, same wiecie, każdy chce tych wybitnych, można ich kupić, tak jak ja liczę, to liczy, to nieraz się przeliczy, no ale wiadomo, dobry jest dobry, niby to coś pokaże, no zobaczymy. No, także, zobaczymy, nie ma co to palić, ale no myślę, jak się mówi, dobra semita, dobry samiec, jeszcze musi przekazać, jeszcze trzeba trochę takiej wiedzy, wiadomo, nie każdy się uczy. Ale nieraz mi błędy robię tak, teraz wykąpałem gąbki. Najlepiej bym, żeby tam miał przy domu, może bym wypuścił, bym wieczorem, ale ja to złapię o 5 na lot wywiozę, ja tu nie będę przyjeżdżał, albo nie będę siedział do 10 w nocy i tak pewnie się do 10 młodych prawdopodobnie jutro po locie wypuszczę. Wykąpię, bo dzisiaj nie będę ryzykował. Także dobry lot, pozdrawiam. Ten co wygrał ten numerek, ja napiszę w tym tytule, się zgłosić. Także tam, no nie wiem, do tygodnia, do 2, do 3 do miesiąca na pewno dostanie. Czym szybciej, to dla mnie jest lepiej, żeby, wiadomo, teraz, jak się mówi, nie daj Boże, coś się stanie. Ja chcę zdrowego gołąbka wysłać, a później się mówi, tam się nie chwalę. 70% karmy, resztę nie, a tak jak nawet ten kolega robi młodym od sezonu 2,5 miesiąca, czy tam miesiąc. 40% jęczmienia daje moje gołębie witalne, moje, że to jeszcze taki nigdy nie był. Wiadomo, krople daje, tak samo, zawsze już, to, on nie mówił, dwa razy w tygodniu. Tam nie za trochę propolisu, trochę tam wczoraj z nim rozmawiałem, także no, by było na tyle. Pozdrawiam, dobry lot.